Awe, z tej strony Pio, a dziś szybko zajmiemy się kultowym skipem, jakim jest SCP-217, mechaniczny wirus. Został on napisany 19 września 2008 roku przez użytkownika Dr. Gears. Jest to obiekt klasy Keter ze względu na jego wysoką zaraźliwość, która wynosi aż 100%, a przenosi się poprzez dotyk lub kontakt z płynami ustrojowymi zarażonego. Żeby zabezpieczyć odpowiednio SCP-217, fundacja przechowuje go za dwiema śluzami powietrznymi, a ktokolwiek chce badać albo eksperymentować nad wirusem, musi nosić pełny kombinezon hazmat, zostać zdezynfekowany chemikaliami, a także przejść 24-godzinną kwarantannę po interakcji z obiektem. SCP-217 jest nieuleczalnym wirusem, który wpływa na wszystkie organizmy zwierzęce i jest w stanie przeżyć wiele lat poza ciałem nosiciela. Symptomy zarażenia pojawiają się bardzo późno, często mijają lata, zanim zarażona jednostka zrozumie, że coś jest nie tak. A co konkretnie jest nie tak z pacjentami? Otóż, jak nazwa wskazuje, mechaniczny wirus sprawia, że ciała jego ofiar stają się zmechanizowane. Ich tkanki zmieniają się w organiczny metal, czyli strukturę, której fundacja nie do końca rozumie. Mimo że ciało składa się z przedziwnych materiałów, to jego organy nadal funkcjonują poprawnie. Infekcje w zaawansowanym stopniu opisywane są jako bardzo bolesne. Sam Dr. Gears opisuje przemiany jako cierpienie, ponieważ nawet najmniejsze przesunięcie trybików i ocieranie się ich o nerwy w ciele pacjenta mogą przyprawić go o agonię. Przykładowe przemiany to m.in. serca zastępowane przez trybiki i małe tuby, stawy przez zestawy trybików, a oczy przez kamery na korbkę. U większości zwierząt zarażenie przejawia się na początku na zewnątrz ciała, a później wewnątrz. Jednak u ssaków, tak więc i u ludzi, wirus na początku atakuje wewnętrzne organy, przez co może minąć naprawdę długi okres czasu, nim pacjent dowie się o zarażeniu SCP-217. Z raportu dowiadujemy się, że wirusowi mechanicznemu w przeszłości udało się zarazić kilka ważniejszych obszarów miejskich. Im dalej stadia choroby postępują, tym bardziej ograniczony jest stan umysłowy ofiar. Odpowiadają na pytania w zimny sposób, są otępiali, wykonują wszelkie czynności mechanicznie i łatwo rozpraszają się, a także szybko popadają w irytację. W dokumencie o symptomach mamy więcej informacji na ten temat. Mianowicie dowiadujemy się, że zarażenie jest praktycznie niewykrywalne, a na wczesnych stadiach infekcji pacjenci czują jedynie ospałość i brak reakcji emocjonalnych. A niektórzy z nich zgłaszają uczucie ruchu pod skórą, a także ciągły dźwięk tykania, który da się usłyszeć, jeśli przyłoży się do zainfekowanego miejsca urządzenie do nagrywania. Właśnie w tych zarażonych miejscach pacjent odczuwa nieustanny, rozrywający wręcz ból, porównywalny do rany ciętej lub głębokiego zerwania mięśnia. Obszary te przetwarzane są z czasem w metal, głównie mosiąc, stal lub żelazo, ale czasem też w substancje pokroju gumy, szkła lub drewna. Mimo wyglądu, są to czysto organiczne substancje z DNA zarażonego, jednak są o wiele bardziej trwałe, a ich regeneracja po uszkodzeniu jest spowolniona. Natomiast zepsute obszary można wymienić na części tego samego typu i nie niesie to za sobą skutków ubocznych. SCP-217 pod żadnym pozorem nie może znaleźć się w pobliżu SCP-882, maszyny, również autorstwa doktora Gearsa, która pochłania metalowe obiekty i mogłaby wszczepić w siebie zaraźliwość wirusa. Natomiast na eksperymenty z karmiącym się prądem, drucianym chwastem, SCP-229, pozwolenie musi wydać Rada O5. Dr. Gears tłumaczy powstanie tego SCP chęcią pokazania, że może on być wszędzie i przez długi czas nie zostanie wykryty. Nie zobaczysz infekcji, a wykrywacze metalu na nic się tutaj nie zdadzą. Nie masz więc pewności, czy twoi bliscy nie są zarażeni mechanicznym wirusem, tak jak nie możesz mieć pewności, czy ty sam nie jesteś nim zarażony. To było SCP-217, mechaniczny wirus. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.